dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj na niecodziennej uroczystości. Nie jest to przegląd, nie jest to festiwal, nie jest to konkurs. Jest to uroczystość 30-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Dąbrowa Zielona. Na nasze zaproszenie przyjechały do nas orkiestry. Orkiestra z Konopic, z Kłomnic i z Miedźna. Już widzimy zbliżającą się orkiestrę z Konopisk. Konopiska wraz z mażoretkami Szyk. Kapelmistrzem orkiestry jest pan Jacek Walentek, a mażoretki Szyk prowadzi pani Magdalena Chętowska. Orkiestry nam się tutaj ustawią na boisku i tradycyjnie odegrają wspólnie dwa utwory. Bardzo serdecznie witamy Orkiestrę Dętą z Konopisk. Orkiestra Dęta wraz z mażoretkami Szyk. Orkiestra Konopic jest bardzo liczną orkiestrą. Orkiestra prowadzi również szkółkę dla młodych adeptów muzyki. A już za chwilkę na murawę boiska wejdzie orkiestra OSP Kłomnice. Orkiestra OSP Kłomnice również posiada grupę tańczącą, grupę mażoretek, która jest prowadzona przez panią Patrycję Dendys. A kapelmistrzem orkiestry Kłomnice w obecnej chwili jest pani Aleksandra Stępień. Myślę, że państwo miejscowi wszyscy znają. Pani Ola jest mieszkanką Dąbrowy Zielonej. Dobrze, dobrze, pięknie się konopiska ustawiły. Witamy bardzo serdecznie Orkiestrę Dętą Konopiska. Witamy panią Magdę Chętowską, witamy również pana Jacka Walentka, który jest kapelmistrzem orkiestry Konopiska. A na murawę boiska już wkracza Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kłomnice. Również z grupą mażoretek, dzisiaj niezbyt liczną, ale jest to już okres wakacyjny, nie wszystkie mażoretki są na miejscu, niektóre już wypoczywają, ale mamy również nieliczną, ale prezentację grupy mażoretek. I zbliża się do nas trzecia orkiestra, Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej Miedźno. Miedźno jest już orkiestrą z powiatu kłobuckiego. Kapelmistrzem orkiestry w Miedźnie jest pan Miłosz Janik. Witamy bardzo serdecznie Orkiestrę z Kłomnic, a na murawę boiska, jak już mówiłam wcześniej, wkracza Orkiestra OSP Miedźno. Jako ostatnia na boisko przyjdzie Orkiestra Miejscowa, Orkiestra Jubilatka, Orkiestra z Dąbrowy Zielonej. Witamy bardzo serdecznie Orkiestrę OSP Miedźno. Za chwileczkę na boisko wkroczy Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona, orkiestra świętująca dzisiaj swój jubileusz. Jubileusz 30-lecia powstania i nieustannej działalności. Orkiestra również współpracuje z grupą mażoretek. Mażoretki prowadzone są przez Karolinę Pyżynę. Karolina Pyżyna jest wychowanką mażoretek z Konopisk. Za chwilkę orkiestry wykonają wspólnie dwa utwory. Tradycyjnie Orkiestry Dęte. Jest to piosenka z repertuaru Haliny Kunickiej, która króluje od wielu, wielu lat na przeglądach, gdzie jest wspólnie grana, przynajmniej w Dąbrowie Zielonej zawsze na wszystkich przeglądach. Wspólnym utworem do wykonania to Orkiestry Dęte. Drugim utworem będzie Happy Marching. Witamy bardzo serdecznie Orkiestrę Jubilatkę, Młodzieżową Orkiestrę Dętą Dąbrowa Zielona. Brawo! Brawo wszyscy! Thank you.
Mamy już wszystkie orkiestry w komplecie. Za chwilkę nastąpi wspólne odegranie utworów. Jak już wspominałam, pierwszym utworem będą orkiestry dęte i orkiestrami będzie dyrygował Miłosz Janik, kapelmistrz orkiestry dętej OSP Miedźno, a happy marching pan Jacek Walentek, kapelmistrz orkiestry Konopiska. Orkiestry dęte, a dyrygował Miłosz Janik, kapelmistrz orkiestry Miedźno. Teraz marsz Happy Marching, Jacek Walentek, kapelmistrz orkiestry Konopiska. Thank you.
Był to marsz Happy Marching, a dyrygował Jacek Walentek, kapelmistrz Orkiestry Konopiska. Dziękujemy serdecznie i teraz dajemy chwilkę orkiestrom, żeby się przygotowały do swoich występów. Jako pierwszy wystąpi Cis Band. Jest to zespół składający się z muzyków, właściwie każdy z muzyków gra w którejś orkiestrze. Następnie Konopiska wystąpią, Kłomnice, Miedźno, a na końcu orkiestra Jubilatka.